witajcie na kanale Zakręceni w lewo. Dzisiaj zaprezentujemy Wam zupełnie inny niż zazwyczaj content. Nie do końca żużlowy, tak jak to mamy w zwyczaju, a speed rowerowy. Moimi gośćmi są dzisiaj Rafał, żużlowy degustator. Siemanko, cześć, witam wszystkich. Oraz drużynowy mistrz Polski z sezonu 2021, Mikołaj Męs z drużyny Orzeł Gniezno. Cześć, siema. Dzisiaj mamy dla Was wywiad z Mikołajem, w którym chcieliśmy Wam pokazać, przybliżyć troszeczkę dyscyplinę, jaką jest speed rower, oraz zapytać Mikołaja o to, jakie odczucia towarzyszyły mu w ostatnim meczu, a także na początkach jego na razie dość krótkiej, ale owocnej już wiele sukcesów kariery. Myślę, że nie ma co przedłużać, zaczynamy. A więc zacznijmy, Mikołaj, od tego, czym w ogóle jest speed rower. Czy jest to sport podobny do żużla? No, tak wygląda. Cztery kółka, jazda w kółko. Tylko my rowerami, oni maszynami. Tym się tylko to różni. Zasady są praktycznie takie same. Jak jest z punktacją? To jest taka sama? Nie. W żużlu jest 3-2-1-0. My za to mamy 4-3-2-1. Okej, okay, a jak wygląda motocykl, rower? Bo rozumiem, że wszyscy musicie jechać na takich samych rowerach, tak? Czy to jest kwestia jakiegoś odpowiedniego przełożenia? Jak wyglądają opony? O co tak naprawdę chodzi? Przełożenia każdy sobie dobiera indywidualnie co do swoich możliwości. Opony również te, na których trenujesz, na których chcesz trenować. Kierownica jest chyba, z tego co wiem, to obowiązkowa, musi być tak wyprofilowana specjalnie. Okej. Okay. I dużo macie rodzajów przełożeń? Rozumiem, że wiesz, im cięższe przełożenie, tym jesteś szybszy na dystansie, ale tracisz na starcie, prawda? No bo ciężej jest. Oczywiście, tak jak mówisz. Przełożenia są 34-18, z takich klasycznych jest 33-18. Takie co do lepszych startów to już 32-18. I parę osobników w Polsce próbowało 35-18, ale to wtedy, no to są bardzo siłowe przełożenia. Okay. A co do szerokości koła? Też ostatnio widziałem jakieś takie rzeczy, że tam niektórzy zawodnicy próbują jakieś większe, czy coś w tym stylu. Ma to znaczenie? Próbowałeś takich rzeczy? Ja nie próbowałem, ale próbował mój kolega z Gniezna, Arkadiusz Szymański. To zależy od, myślę, że od wzrostu dużo i od siły. Myślę, że ja w obecnej chwili rower na 27,5 kółka by się w moim przypadku nie sprawdził kompletnie, a przy Arku się sprawdza idealnie, czy też przy Marcin Szymański właśnie zaczął 27,5 kółka i też bardzo po wynikach widać, że bardzo się spasował z tym rowerem. Okej, okay, a jakie są Twoje przełożenia? Znaczy przełożenia, jaka jest Twoja wielkość kół? 26, klasycznie. Okej. Okay. Ale w przyszłości pewnie będziesz próbował, co? Oczywiście. Zawsze warto. To powiedz mi jeszcze jedną taką rzecz odnośnie sprzętu. Co Wy robicie na starcie z tymi rowerami? Po pierwsze, trzeba wyczyścić dobrze pole, żeby żaden kamyk ani piasek się pod kołem nie znalazł. Drugim etapem jest czyszczenie koła. Żeby oczywiście, znaczy ja zazwyczaj niosę rower albo jadę po krawężniku dookoła przed biegiem, ale dużo ludzi też jeździ do startu po nawierzchni. Wtedy zbiera się na zbieżnik nawierzchnia, no i wtedy na starcie możecie przekręcić. Mhm. Czyli to tak jak w żużelku, nie? Jak za mocno ustawisz, to kręci, rozumiem. Zawsze mnie to zastanawiało, oglądając jakikolwiek speed rower, że wszyscy niosą ten rower, później tam na tym polu, niby to z kostki brukowej, a tam wszystko tu musi być idealnie. Okej, okay, a jakie są zasady sędziowania w trakcie wyścigów? Duże są różnice względem żużla? Myślę, że tak. No,
speed rower jest bardzo kontaktowym sportem. Żużel co do prawdy też kiedyś był, ale co rok to już bardziej odbiega od kontaktu. No i tym się różni, nie? My cały czas w kontakcie jesteśmy, cały czas jeździmy obok siebie, cały czas się pchamy, cały czas się dotykamy. W żużlu już tego nie możemy zauważyć. To prawda. A w ogóle jak to jest z takim chamskim, strasznym blokowaniem, wiesz, na przykład wyjeżdżasz z trzeciego pola i ten gość z czwartego pola wie, że się na ciebie nie ma szans założyć, a ty go centralnie tam w płot na zewnętrzną wywozisz. To jest w ogóle legalne? A to zależy od sędziego i tyle, nie? Jeden sędzia puści, drugi przerwie, ostrzeżenie da. Ale właśnie widziałem kiedyś parę takich wyścigów i to było dla mnie niepojęte. Mówię, no kurde, gość zamiast wjeżdżać w łuk, to jedzie prosto z drugim. Masakra. Ogólnie chyba z tego, co mi wiadomo, nie wolno skręcać w prawo, tak? Na starcie. Dokładnie, no tak, ale no, gdybyśmy nie mogli skręcać w prawo, to by ciężko też ciężko by było jeździć parowo, nie? W pierwszym łuku często się zdarza tak, że po prostu skręcamy w prawo, żeby pomóc swojemu koledze. Dokładnie, właśnie tak zawsze to widziałem. Zdziwiło mnie troszeczkę, że jest to niedozwolone, bo szczerze mówiąc, z tego co ja jeszcze pamiętam, nawet młodzieńcze lata, to było to czymś, co się robiło tak nagminnie w pierwszym łuku. Dobrze, to może teraz Mikołaj powiedz nam, jak wyglądają przygotowania zimowe speedrowerzysty do sezonu? Czy macie jakieś specjalne treningi? Co wy robicie przez zimę? To ja powiem, co ja robię w zimie. O, powiem tak. Ja do sezonu speedrowerowego przez zimę się przygotowuję na siłowni. Są to 3-4 treningi siłowe w tygodniu. Do tego dochodzą 2-3 treningi spinningu. Trening na rowerku spinningowym, bardzo, bardzo ciężki trening. I do tego jeszcze dochodzą 2 lub 1 trening ogólnorozwojowy w tygodniu. Czyli raczej się nie obijacie przez zimę. No nie, nie, nie. Z tego co wiem, speedrower jest generalnie sportem amatorskim. Powiedz, czy nawet największe gwiazdy speedrowera mają czy one w ogóle mają jakąkolwiek szansę utrzymywać się ze speedrowera, czy to jest tylko dodatek do życia? Myślę, że dodatek do życia. Ze speedrowera myślę, że nie masz szans się utrzymywać. Aż tak źle jest? No myślę, że tak. Bardzo amatorski sport. Jeździmy dla zajawki, dla zabawy. Okay. A pamiętasz może, kiedy ty zacząłeś jeździć? Jakieś twoje pierwsze zawody, coś w tym stylu? Pierwsze moje zawody to nie wiem, mogły to być, nie wiem, jakieś mistrzostwa Gniezna 2011-2010, kiedy to właśnie z speedrowerem u mnie się zaczęło tak, że mój kuzyn, który mieszkał naprzeciwko mnie, zaczął jeździć na speedrowerze, wtedy miałem bodajże 6 lat i wtedy już mnie zabierał na metrze, gdzie tor jeszcze był na Ustroniu i wtedy już się tak zacząłem interesować, ale jakoś ciężko mi się było zabrać za trenowanie tego sportu. Jeszcze się przewijała u mnie piłka i tak sobie co roku jeździłem na mistrzostwa Gniezna i chyba w 2015 był to rok, gdzie pierwszy raz pojechałem na zawody ogólnopolskie i to były mistrzostwa Polski Młodzików w Bydgoszczy. Ile miałeś wtedy lat? Wtedy miałem 11 lat, chyba tak, 11, no. Okej, okay. I które miejsce zająłeś, pamiętasz? 11, 10, coś takiego, no. W porządku. Zawsze dobre, na początek. Dobra. To może powiedz coś jeszcze więcej o tej piłce nożnej. Wiem, że tam u ciebie też się to przebijało, ale chyba nie po drodze tak do końca z trenerem było, co? Nie, z trenerem chyba było wszystko okej, a z piłką było tak, że po prostu trenowałem i co do, no cały czas trenowałem piłkę razem ze speedrowerem, ale gdy już się zaczęło robić poważniej w speedrowerze, dochodziły te treningi i zacząłem zauważać, że w swoich kategoriach jestem jednym z topowych w Polsce. Wtedy musiałem z czegoś zrezygnować i padło na piłkę.
Okej. Dobrze, To no był to chyba przejdźmy już dobry może. wybór. O. Dobra, dawaj. W takim razie przejdźmy do takiego już stricte speedrowera. Wiemy, że dwa poprzednie sezony to powrót Orła do walki o mistrzowskie medale. Jak duży stres towarzyszy w takich chwilach, kiedy jesteś świadom tego, że już jedziesz o naprawdę najwyższe cele w ciągu sezonu? Na pewno mniejszy niż mój przed kamerą. Ale no, to jest taki spokojny stres, bardzo motywuje taki stres i napędza do działania. W pierwszych zawodach też, jak walczyłeś tam o Mistrzostwo Polski U16 latorzy w Gnieźnie, gdzie pół Gniezna się zeszło, też motywujący, czy trochę jednak wiązał nogi? No, troszkę takie nogi się robiły z waty, ale myślę, że to właśnie dzięki temu zdobyłem złoto, nie? A przed tegorocznym finałem, w którym podejmowaliście Śląsk-Świętochłowice, mieliście w głowach chęć jakiegoś rewanżu na Śląsku, no bo jednak Śląsk w zeszłym roku był drużynowym mistrzem Polski. Czy to była jakaś taka dodatkowa adrenalina i dodatkowy zastrzyk energii przed tym meczem? Tak, oczywiście. Śląsk to jest no, topowy klub, topowa drużyna od kilku lat. Zawsze chcielibyśmy im utrzeć nosa. Dwa razy się to udało w Gnieźnie w poprzednim sezonie. Raz się udało w tym sezonie z bardzo dużą zaliczką punktową, przez którą wygraliśmy tegoroczne złoto. Dokładnie. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo jestem ciekaw, jak w ogóle wyglądają rozgrywki, bo powiedzmy, jest Ekstraliga, tak? To jest jedyna liga speedrowerowa w Polsce, czy są jeszcze jakieś niższe szczeble rozgrywkowe? Od tego sezonu CS Superliga była połączona, była Podzielona na dwie części, na dwie dywizje. dokładnie podzielona na dwie części, dywizję A i dywizję B. I ostatnia drużyna z dywizji A tego roku spada do dywizji B, a pierwsza drużyna dywizji B walczyła o awans do dywizji A. Okej, i to był jakiś baraż przed ostatnią drużyną, Tak, czy były mieli baraże. baraże? Były baraże. Pierwsza drużyna z dywizji B jechała z czwartą drużyną, z szóstą Trzecią chyba. drużyną Trzecią? dywizji B i druga drużyna jechała z szóstą drużyną dywizji B. Pokręciłem. Ale okej, zrozumieliśmy, o co chodzi. Dobra. Nie ma się co stresować. Powiedz mi, to ile jest zespołów w Ekstraklasie? W Superlidze, przepraszam. 7-8? Sześć jest chyba. W dywizji A czy ogólnie? W pierwszej dywizji, tak. Było teraz sześć drużyn. Okej, w Tym, porządku. że ja dodam tak od siebie, że w speedrowerze bardzo dużo czerpią z żużla i zmienia się to co sezon. Więc podejrzewam, że w przyszłym sezonie może być zupełnie inaczej. Okej. To może w takim razie teraz, Mikołaj, powiesz nam, z którym z kolegów z toru rozumiesz się najlepiej, choć ja myślę, znam odpowiedź na to pytanie. Myślę, że ty wiesz, myślę, że całe grono speedrowerowe wie. I no, jest to Arkadiusz Arek Keniu Szymański. Porządku. Możesz coś nam powiedzieć więcej o waszych wyścigach wspólnych? Mogę ci nic nie mówić, tak jak my nic sobie nie mówimy przed biegami, nie? No ale my z Arkiem się dogadujemy bez słów, tam zawsze wiemy, kto atakuje, kto pilnuje. Tyle, turbo twins, co nie? Dokładnie tak, właśnie to chciałem usłyszeć. Wiemy też, Mikołaj, że jesteś fanem żużla. Pamiętasz swoje początki na stadionie żużlowym? Pamiętam. A to były po prostu takie chodzenie na żużel. Później się to przerodziło, że chodziłem na popularną dziesiątkę. Niestety w tym sezonie miałem mniej czasu, mniej bywałem na torach żużlowych, ale cały czas, jak nie mogłem, to oglądałem w telewizji i cały czas obserwowałem wyniki. Rozumiem, dziesiątka to jest numer sektoru i podejrzewam, że to jest sektor kibicujący, tak? Sektor ultras. Oczywiście, dokładnie. Okej, w porządku. A nie miałeś takiej pokusy, żeby wystartować na żużlu? Nie, nigdy.
Nawet nie myślałem o tym, szczerze mówiąc. Okej. W takim razie może masz jakieś idoli żużlowych lub jakichś innych, na których się wzorujesz w swojej karierze? Nic? Nie, nie mam nikogo takiego. Jedynie podobają mi się po prostu style różnych zawodników i to, jak jeżdżą. Przykładem jest Bartek Zmarzyk czy Patryk Dudek. Patryk Zmarzlik, luźna noga. Tak, Mikołaj bardziej tam łokciami wojuje z tego, co ja widziałem, ale też potrafi. To raczej będziecie mieli okazję zauważyć wszyscy, ponieważ myślę, że zamieścimy tutaj parę filmików. Już Piotrek zapytał Cię właśnie o idoli w świecie żużla, no to zapytam troszeczkę szerzej. O idoli ogólnie w świecie sportu. Masz jakiś? Jest ktoś taki, na kim się wzorujesz, inspirujesz? Nie, nie mam nikogo takiego. Po prostu. Po prostu, chcesz zrobić swoje. Jesteś w domu. Okej. Dobra, to na koniec może jeszcze damy Ci szansę powiedzieć coś, może chciałbyś kogoś gdzieś zaprosić, coś powiedzieć do naszych widzów. Zapraszam wszystkich do oglądania i sprawdzania, czym jest Speed Rower. Zapraszam na kanał KS Orzeł Gniezno, do lajkowania fanpage'u, do obserwowania naszych wyników i naszych poczynań. Zapraszam również do lajkowania, subskrybowania kanału Zakręcenie w lewo. Bardzo polecam. I żużlowy degustator też. Może, od biedy. Także to by było na tyle. Dziękujemy Wam wszystkim za spędzony z nami czas. Naszym gościem był dzisiaj Mikołaj Męc, drużynowy mistrz Polski w sezonie 2021. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do następnego.